Dzień dobry Państwu, z tej strony Krzysztof Lech Łuksza i witam Państwa w kolejnym odcinku wywiadu Rzeki z księdzem Ryszardem Halwą, naczelnym redaktorem naczelnym Prawy.pl. Szczęść Boże. Boże, witam Państwa, witam Pana redaktora. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o Kościele, o kapłaństwie, bo to jest przecież no, bardzo ważna część życia księdza. Właśnie kapłaństwo, też problemach, które dzisiaj niestety no, coraz częściej są przed młodymi kapłanami. O tym wszystkim mam nadzieję porozmawiać. I chciałbym najpierw zapytać, czym dla księdza jest kapłaństwo, bo to szczególne, z pewnością szczególna sprawa, posługa, taką ksiądz wybrał właśnie drogę i z perspektywy też lat na pewno jakoś ksiądz na to patrzy, ale właśnie, no tak zapytam, tak pokrótce, no jak to jest być księdzem? Można powiedzieć, że sięgnę do genezy kapłaństwa. Chrystus w Wieczerniku ustanowił kapłaństwo i również Eucharystię. A więc gdyby nie było kapłaństwa, to nie byłoby Eucharystii. I kapłaństwo jest ważne, bo jesteśmy odpowiedzialni jako księża za sprawowanie sakramentów, a przede wszystkim za sprawowanie największej tej formy oddawania czci Bogu, a więc sprawowania ofiary mszy świętej. Chrystus sprawował pierwszą mszę świętą, to znaczy ustanowił kapłaństwo w Wieczerniku i to była bezkrwawa ofiara, a krwawą to sprawował właśnie na krzyżu, gdzie dokonało się dzieło zbawienia. I do Piotra powiedział, ty jesteś Piotr, czyli skała, na niej zbuduję Kościół i bramy piekielnego nie zwyciężą. Wiemy, że diabeł walczy poprzez często różne korporacje, poprzez duże media, z kapłaństwem, bo diabeł wie, jak uda mu się oderwać ludzi od Kościoła, od Boga, łatwiej będzie zaatakować życie, zaatakować rodzinę. I można powiedzieć, że tak jak kiedyś kardynał Wyszyński, który, ja jestem palotynem, ołtarze wyświęcił kapłanów i porównał kapłaństwo do małżeństwa. W tym sensie, że też jest to sakrament, ale gdyby nie było kapłaństwa, nie byłoby sakramentalnego małżeństwa. I tak małżeństwo jest wielkim wysiłkiem, ofiarą pewną, bo to jest jak gdyby tak, można to przyrównać do ziemi, do roli i do zboża. Zboże, żeby mogło wydać plon, musi najpierw obumrzeć. Tak samo w małżeństwie jedna osoba dla drugiej musi się poświęcać, musi umierać w jakiś sposób dla swojego egoizmu, żeby rodzić się dla drugiej osoby. Podobnie jest z kapłaństwem. Kapłan musi umierać dla swojego egoizmu, aby służyć Bogu i ludziom. I to jest posługa bardzo ważna. Nikt nie obiecywał nam łatwej drogi. To jest najczęściej, jak są prymicje, to jest piękne, a później przyjdzie szare życie. Zderzenie się z rzeczywistością. Wiemy, że w czasach komuny było łatwiej być księdzem niż teraz. To jest ciekawe. To być może niektórych może nawet zaskoczyć, bo no jednak czasy PRL-u kojarzą nam się z takimi prześladowaniami Kościoła i właśnie kapłaństwa. A tutaj ksiądz mówi, że teraz jest jeszcze ciężej. Dlaczego? Dlatego, bo są różne siły liberalne, które atakują nas często nawet niesprawiedliwie. Chociażby przykład pedofilii. Są przypadki, ale często jest tak, że albo ksiądz jakiś psychiczny, albo przeszedł do Kościoła Narodowego i wtedy to się pokazuje, że to ksiądz, a to niekoniecznie katolicki. Ja uważam, że jeżeli ktoś popełni taki grzech, do kryminału powinien pójść, a nie teraz jest tak, że robi się z tego, że Kościół ma odpowiadać za danego człowieka. Tak jak w świecie, jak ktoś dokonuje przestępstwo, powinien pójść do kryminału i odpowiadać za swoje czyny. Tak samo tutaj. I tak jak kiedyś pan minister, wiceminister Wójcik Ministerstwa Sprawiedliwości
kiedy chyba w TVN-ie był pani Olejnik, powiedziała mu o filmie Sekielskich. No, że tutaj księża pedofilia. On mówi, proszę pani, na 800 osadzonych jest tych tylko chyba jeden ksiądz. I to jest źle, to jest niedobrze. Ale zobaczmy, jak zrobiono, Latkowski zrobił film o Zatoce, w Sopocie, ile tam było cierpienia ze strony młodych dziewcząt. Jedna życie sobie odebrała i o tym mało się mówi. Powinno się też o tym mówić, ale więc wszystko uderza w nas, dlatego jest nam o wiele trudniej teraz żyć. I można powiedzieć, że dzisiaj coraz to częściej Ewangelia będzie odczytywana jako ta piąta Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Kiedyś, już w dawnych latach, nie wiem czy nie w latach 60., dominikanin francuski ojciec Lew prowadził rekolekcję do młodzieży i zadał pytanie, ile mamy Ewangelii? Jeden powiedział jedna, inny cztery. On mówi tak, mamy pięć Ewangelii. Bo mogą być ludzie, którzy nie odczytają Ewangelii według świętego Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, ale odczytają Twoje życie. I Ty masz kreślić swoim życiem tę piątą Ewangelię o Jezusie Chrystusie. My nie jesteśmy idealni, jesteśmy święci. Dlatego mamy ten sakrament miłosierdzia, któremu udzielamy innych i też jak popełnimy błąd, grzech, jesteśmy słabi, klękamy przed księdzem, spowiadamy się. Papież się spowiada przed swoim spowiednikiem, biskup, ksiądz, jest ten sakrament miłosierdzia i to jest bardzo ważne. To jest tak wielki, wspaniały sakrament, którego my udzielamy i praktycznie ja nigdy nie żałowałem tej drogi, którą wybrałem. Jaką rolę we współczesnym społeczeństwie, no bo tutaj pewnie nie mamy czasu, żeby do historii się odwoływać, ale też jeżeli ksiądz będzie chciał przecież powiedzieć, no to może ksiądz o tym wspomnieć, ale no, z perspektywy dzisiejszych czasów, jaką rolę ma odgrywać właśnie Kościół no, w tych czasach, gdzie jest liberalizm, gdzie jest materializm, nihilizm, gdzie są bardzo duże też pokusy takie, prawda, cielesne, gdzie ta cywilizacja śmierci napiera niestety coraz bardziej na nas i duchowo, i materialnie. I gdzie tutaj jest rola właśnie Kościoła? Apostołowie, wszyscy poza świętym Janem, oddali życie za Kościół i za Chrystusa. I dzisiaj my powinniśmy ich naśladować. Powinniśmy głosić prawdę, a prawda wymaga wysiłku, cierpienia, poświęcenia. My nie możemy się utożsamiać z tymi, z liberałami i tak dalej. Nie możemy się tanio sprzedawać. Żeby głosić prawdę, należy być, człowiek musi być gotowy, nawet oddać życie za wiarę. Jak wielu ludzi, wielu kapłanów cierpiało i w czasie stanu wojennego, i w czasie okupacji byli katowani, bici. Chociażby przykład arcybiskupa Baraniaka, który był prześladowany w wodzie, praktycznie był przesłuchiwany przez ubeków. Oni się wymieniali, a jego chcieli, aby fałszywie zeznał na kardynała Wyszyńskiego, sługę Bożego. Gdyby tak było, byłby wyrok śmierci. I później kardynał Wyszyński wiedział, że on tyle zrobił dla jego, żeby uratować jego życie. Można powiedzieć, że to jest tak wspaniała postać. To też wzór, tak? Do wzór, tak. Jak wielu księży było prześladowanych, katowanych. Chcieli, żeby zdradzili Kościół i tak dalej. Także no wiemy, że niektórzy czasami poszli na jakąś tam współpracę, ale większość księży to jednak zawsze była z ludem. I to jest rola każdego księdza, to jest kapłaństwo, to jest ofiara pewna. My powinniśmy być z ludem. My nie musimy być naśladować młodzieży we wszystkim. Mamy być z ludźmi młodymi, ludźmi starymi, chorymi, cierpiącymi. Mamy pełnić tę misję. Najważniejszą naszą misją to jest sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego. Rzeczywiście, my różne dzieła prowadzimy, bo wiemy, że Kościół prowadzi różne dzieła, tak jak my dzieła charytatywne prowadzimy, ale ja też głoszę
Słowo Boże, sprawuję sakramenta święte, każdą niedzielę głoszę kazania o świętości życia, rodziny, maryjne, rekolekcje głoszę, także, bo to jest moja misja, moje powołanie, ale równocześnie staram się być z ludźmi cierpiącymi, chorymi. I najczęściej jest tak, feministki, które uważają chociażby w kwestii tego LGBT i tak dalej, czy tej konwencji stambulskiej, że no nie można się tutaj, Polska nie powinna tego wypowiadać, bo trzeba służyć ofiarom przemocy. One nic nie robią dla ofiar przemocy. My właśnie od kilkudziesięciu lat niesiemy pomoc ofiarom przemocy, dlatego wiemy, co mówimy. Konwencja stambulska niszczy rodzinę, niszczy życie, deprawuje dzieci. I to jest rola właśnie księdza, żeby głosić prawdę, prawdę o Kościele, prawdę o życiu i żeby bronić kapłaństwa. Niektórzy czasami księża, jak w zgromadzeniach, czy tam gdzieś są w diecezji, nieraz nie odpowiadam im, bo czasami jest rozluźnienie. No właśnie, tutaj chciałem o to zapytać, bo też dużo się mówi o modernizmie i też znamy takie zjawisko młodych kapłanów, którzy w jakiejś mierze no, wchodzą właśnie w posługę kapłańską, przyjmują święcenie i okazuje się, że nie wszystko tam im się podoba, właśnie czy w zgromadzeniu, czy w diecezji, jak ksiądz powiedział. No i pojawiają się jakieś wątpliwości, czy się przenieść gdzie indziej. No wiadomo, że to są trudne sytuacje. Co by ksiądz poradził dzisiaj właśnie takim młodym kapłanom? Ja bym radził takim młodym kapłanom, po prostu składali swoje czy śluby, czy przyrzeczenia. Ścisłe zakony składają śluby, my przyrzeczenia. Ale żeby trwać przy regule swojej i tyle. On powinien przemieniać zgromadzenie, być przykładem. Tak jak zobaczmy, święty Franciszek uratował Kościół. Jeden człowiek. Wtedy, kiedy Kościół opływał w bogactwa, święty Franciszek zostawił szaty ojcu, poszedł nago do Pana Boga. I to była reforma Kościoła. I dlatego taki młody ksiądz, który uważa, nie zgadza się z tym, bo jest może liberalizm i tak dalej, on ma patrzeć na swojego założyciela, który nakreślił pewne normy, bo najczęściej święci ludzie tworzyli zgromadzenia. Też im nie było łatwo, ale właśnie mamy być tą piątą Ewangelią o Jezusie Chrystusie. My mamy w danym zgromadzeniu, jeżeli jest młody ksiądz, mu się nie podoba, to niech on daje przykład. Tak jak siostra Faustyna. Przecież ona była prześladowana przez swoje siostry, niezrozumiała. Była wykorzystywana do różnych prostych czynności. Ale słuchała się też przełożonych swoich. Słuchała się. Mimo to, że ona miała objawienie od Pana Jezusa. Zobaczmy, jak wielkie dzieło. Pan Jezus się nią posłużył, aby przekazać misję światu o miłosierdziu Bożym. Nie buntowała się, tylko szła do przełożonych. Chociaż ona może nie, na początku wydawało jej się, że ta przełożona niesłusznie. Ale poprzez przełożoną działa Pan Bóg. I dlatego taki młody, posłuszeństwo jest bardzo ważne. Owszem, gdyby przełożony żądał od niego zrobienia czegoś niezgodnego z nauką Kościoła, to nie może się na to zgodzić. Ale najczęściej nie ma tak. I to poprzez posłuszeństwo on też staje się tym kapłanem ofiarnym, który tak jak Chrystus stał się posłuszny Ojcu, prawda? I oddał życie na krzyżu za nas. Co ksiądz właśnie sądzi o tych prądach, które się pojawiają w Kościele? No, coraz bardziej jest to natężone. Mówię tu o modernizmie, o tym duchu tak zwanym posoborowym, o tym, co dzieje się w Kościele po Soborze Watykańskim II. Wiemy, że kardynał Wojtyła był zaangażowany w Sobór Watykański II. Także Paweł VI, papież, między innymi posłużył się Wojtyłą, przygotowując encyklikę
Humanae Vitae, tak ważna encyklika o ludzkiego życia, o wartości życia, o naturalnym planowaniu rodziny, nie antykoncepcji. Także to jest ważne, żeby właśnie dawać tutaj dobry przykład, jeśli chodzi o sprawę modernizmu. I ja uważam, że modernizm jest bardzo niebezpieczny. Uważam, że Kościół idzie do przodu, to dobrze. Ja jestem za tym, żeby iść w jakiś sposób z tym, co stawia nam Kościół. I ani w jedną stronę, ani zbytni modernizm, ani nawiązywanie. Chociażby, no ja wiem, że są ci pobożni ludzie, którzy odprawiają msze święte trydenckie, ale to dla niektórych. To trzeba znać szczegóły. Kościół idzie do przodu. Pewnie, że jest piękna też msza święta w języku łacińskim, można od czasu do czasu, ale dla powszedniego ludu to jest zrozumiały język ojczysty, a modernizm jest też bardzo niebezpieczny. Także uważam, chociażby potworzyły się po soborze watykańskim II różne ruchy takie, które są bardzo niebezpieczne. Ma ksiądz jakiś konkretny na myśli? Chociażby może komuś się narażę, ale te ruchy odnowy w duchu, czy nawet neokatechumenat, no być może komuś pomaga. Kiedyś u mnie była tutaj taka pani, która 30 lat była w odnowie w duchu. Ona znała panią Gromkiewicz-Walc, która też była zaangażowana w sprawy Kościoła, a później widzimy co. Jako prezydent Warszawy usunęła pana profesora Hazana, dlatego że nie zabił chorego dziecka. Osoba, która była tak mocno związana z Kościołem. I ta pani, która 30 lat była w tym, mówi: proszę księdza, odnowa w duchu mi zniszczyła życie. Ja mam taką teorię. Pan Bóg, przepraszam, diabeł odda człowieka jak gdyby dla Pana Boga, ale w tych różnych ruchach to jest bazowanie na emocjach. I kiedy są emocje, oni będą tańczyć, krzyczeć i tak dalej, ale później potrzeba zbudowania domu na twardej skale. Często a emocje są nietrwałe. Emocje są nietrwałe i kończy się fascynacja Bogiem. Ja będąc młodym klerykiem jeszcze byłem na takich oazach, gdzie były prowadzone w takim duchu, gdzie z Ameryki przyjeżdżali z tych różnych liberalnych ruchów, od zielonoświątkowców i mi się to nie podobało. W górach byliśmy, my mieliśmy iść do górali ich nawracać. Kogo? Górali pobożnych? Ponieważ ja byłem zafascynowany Matką Teresą z Kalkuty, brałem slajdy o Matce Teresie na koloniach, na obozach, dzieciom, młodzieży wyświetlałem. Pokazywałem przykład tej świętej, która tkwiła w swoim charyzmacie, ale później poszła dalej, bo ona nauczała dziewczyny z wyższych kast i później zajęła się tymi biednymi, niosła im pomoc chorym, umierającym. Ale nie, mi się to nie podobało, bo z tych ruchów zielonoświątkowych, no to są protestantyzacja, no to jest protestantyzacja. I to jest, uważam, w tych różnych takich ruchach modernistycznych, to jest niestety protestantyzacja. To jest zagrożenie, tak? Dla spójności, dla jedności Kościoła. Albo na przykład, no wiemy, że często chociażby, bo gdzieś tam w różnych miejscach, na przykład w Wilnie też poprosili mnie, żeby być na takim spotkaniu tym neokatechumenalnym. No w Salce to się odbywa. Dlaczego w Salce?
mamy ołtarz konsekrowany, dlaczego nie w kościele? Tam są tańce, jest to... No nie. Ale ktoś powie, no właśnie, bo to kontrowersyjna taka sprawa, rzeczywiście do wielu też młodych kapłanów to może jakoś trafiać, no tam właśnie tańce, tak jakieś śpiewy. A dlaczego tutaj, jakby ksiądz to wyjaśnił, uargumentował, dlaczego to, gdzie tu jest, tkwi niebezpieczeństwo? No, tak samo jak mówiłem, że jest to fascynacja uczuciem i nieraz ludzie poprzez bycie w tych grupach czasami, powiedzmy, przyjmą Pana Boga, a później przyjdą emocje, to emocje opadną, mogą odejść od Boga. I na przykład, bo taka myśl jest Soboru Watykańskiego II, żeby były różne grupy w Kościele, ale te grupy mają służyć parafii. Tam najczęściej tak nie jest. Na przykład jest przed świętem Zmartwychwstania. Oni mają te uczty, wigilie i tam do późna w nocy, a rano, kiedy jest rezurekcja w parafii parafialna, oni śpią praktycznie. Oni śpią, a powinni być w parafii, powinni angażować się w parafii. Dlatego być może, że komuś będzie to nie odpowiadać, ale ja, tak jak wspomniałem, taka jest myśl Soboru Watykańskiego II. W grupach różnych modlitewnych i oazowych, tam są różne grupy i maryjne i tak dalej. To jest piękne, pogłębia się wiarę, najczęściej powinno tak być, że rola księdza powinna być najwyższa, a nie tylko katechisty, gdzie prezbiter nie ma za wiele do powiedzenia i często ci ludzie nie mają teologii skończonej, a tu ksiądz powinien posługiwać. Od tego jest. I tyle. To tutaj jeszcze dopytam, bo to jest bardzo ważna kwestia. Jak rozumiem, chodzi o to, żeby emocje nie były podstawą wiary, one są ważne, ale pełnią jakąś rolę bardziej pomocniczą, pewnym mogą być nośnikiem czasem treści, ale w takim razie, no to co powinno być podstawą naszej wiary? No to kerygma, Ewangelia, to co głosimy i to co niesie, co Kościół mówi, bazowanie na różnych encyklikach. Zobaczmy, święty Jan od Krzyża, mistyk, bardzo pięknie pisze o nocy zmysłów, o nocy ducha, właśnie wtedy nawet, kiedy my mamy jak gdyby ciemność, że nie ma fascynacji, wtedy powinniśmy zaufać Bogu, być Mu wiernym, bo później przyjdzie też fascynacja. A w przypadku tych ludzi, którzy bazują na uczuciach, przyjdzie noc ducha, noc zmysłów, człowiek nawet czuje cierpienie i nie fascynuje się Bogiem, bo jest ciemno i dlatego on odchodził od Boga. Nie ma fascynacji, bo Bóg jest nie tylko fascinozum, ale tremendum. Tak jak do Mojżesza mówił, zdejmij sandały, bo ziemia, na jakiej stoisz, świętą jest. To jest ten Bóg, który daje nam dekalog, prawda? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył i tak dalej. To są trudne przykazania, ale przede wszystkim to największe przekazanie miłości Boga i bliźniego. I Chrystus mówi, coś szczególnego czynicie, jak miłujecie swoich przyjaciół. Poganie to samo czynią. Wy macie również nieprzyjaciół miłować. I wtedy, jak będziecie tą tak zwaną piątą Ewangelią Jezusie Chrystusie, będziecie dawać przykład dobry ludziom i za tym pójdą słowa, to wtedy niejednego przyciągniesz do Pana Boga, a nie tylko tańcem takim tym, bo uczucia się skończą. A więc mamy głosić Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, ale wiemy, poza krzyżem jest poranek zmartwychwstania, nie ma frustracji, bo Chrystus zmartwychwstał, a więc my jako kapłani mamy takiego Chrystusa głosić i jesteśmy, kapłaństwo jest, jesteśmy tym drugim Chrystusem jak gdyby. Czyli jak rozumiem, oprócz tych dobrych chwil, no właśnie jakichś podniosłych emocji, też trzeba być przygotowanym na cierpienie, na ten
na te trudne czasy, tak, tak jak no, dźwiganie jakiegoś krzyża, każdy, czy kapłan, czy też świecki człowiek, każdy z nas dźwiga jakiś krzyż. No i kiedy są tylko emocje, to wtedy nie ma przygotowania, tak, na to cierpienie. Wtedy nie budujemy tego kościoła, mamy kościół budować na mocnej skale, bo jak będziemy na piasku, to wszystko runie. A więc tutaj nawet jak przyjdzie cierpienie, to wtedy mamy zaufać Bogu. I dobrze jest, jeżeli każdy ma swojego jakiegoś opiekuna duchowego, szczególnie młodzi księża, swojego ojca duchownego czy spowiednika, to on może podpowiadać. Ja kiedyś w którymś odcinku chyba mówiłem o tym, że myślałem studiować medycynę, żeby na misję wyjechać. Młody mój rektor, który niedawno zmarł, świętej pamięci ksiądz Korycki, mówi tak: ukończ najpierw teologię, zostań księdzem, a później jak zechcesz, będziesz mógł medycynę studiować. Odeszło mi to, bo od tego mamy lekarzy. O wiele więcej mamy lekarzy niż księży. A my jesteśmy potrzebni do tego, żeby ukazywać drogę lekarzom, robotnikom, sprzątaczkom. Dla każdego mamy być tym kapłanem, mamy mu posługiwać i ludziom młodym. My nie musimy się klepać z młodzieżą po plecach. I oni muszą widzieć w nas autorytet, prawda? I wtedy na pewno uwierzą w Chrystusa. Bo my nie będziemy siebie głosić, ale Jezusa Chrystusa. I nawet jak gdzieś przełożeni nas przenoszą i tak dalej, musimy też pokornie być posłuszni, bo my właśnie ukazujemy i innym ludziom Chrystusa. Bo ludzie są nieraz przywiązani. Ktoś jest na jakiejś parafii i prowincjał, czy tam biskup go przenosi. On już poznał ludzi, fajnie mu to, ale czasami trzeba, żeby gdzie indziej pójść i innym ukazywać Chrystusa. To jest nasza rola. Od tego jesteśmy, aby służyć. A posługa wymaga pewnego wysiłku. To jeszcze zapytam na koniec, bo tutaj też ksiądz wspomniał o kazaniach. Jest ksiądz znany z właśnie takich przyjmujących kazań, które no, przyciągają wielu ludzi. Wygłaszał ksiądz przecież kazania w wielu miejscach w Polsce i na świecie również, o czym też mówił ksiądz w poprzednim odcinku. No i tutaj chciałbym zapytać, czy ksiądz jakoś specjalnie się właśnie przygotowuje, czy to jest, jak to jest z tym kazaniem? Ja mam praktycznie, jak byłem młodym księdzem, to przygotowałem sobie rekolekcje, jakieś tam sporo tych in extenso, że tak powiem. Mam opracowane, jeszcze na maszynie pisałem i tak dalej, to później ubogacałem, ale raczej z kartki starałem się nie przemawiać. W głowie miałem to. I powiedział mi taki stary misjonarz, z którym ja jako młody ksiądz gdzieś tam głosiłem rekolekcję, mówi: pamiętaj, żebyś nigdy z kartki nie głosił, bo później jak zabraknie ci tej kartki, zapomnisz, to wszystko runie. I miałem takie doświadczenie kiedyś w Szczecinie w 1984 roku, kiedy głosiłem rekolekcję i w kościele Świętego Zbawiciela, gdzie Urban napisał jako rem, że ksiądz porównywał to coś tam do satanizmu, komunizmu. Tak. I wtedy pamiętam, miał tenże misjonarz głosić kazanie odpustowe. Jego nie było, ponieważ ja nie mówię z kartki, w punktach sobie przygotowałem, kazanie mi wyszło. Dlatego to jest ważne, starałem się, ale przygotowywałem się. Bo nieraz, czasami jak widzę młodzi księża, nieraz do dzieci mówią takie sobie o wszystkim i o niczym. Nie. Musimy mieć schemat pewien. Musi być początek, rozwinięcie, zakończenie i musi być kerygma. Czyli musimy Słowo Boże głosić. Co innego jest homilia, bo homilia bazuje na Piśmie Świętym, na czytaniach, a kazanie to ma
powiedzmy, jakąś specyfikę, na przykład o świętości życia mówi, ale ja też nawiązuję do danych czytań, czyli to tym różni się kazanie. I staram się głosić prawdę, chociaż nieraz dla ludzi jest to niewygodne. Bywa tak, że czasami ktoś wyjdzie z kościoła, bo mu się nie podoba, ale my nie mamy przypodobać się ludziom. I chcę też powiedzieć o takim moim mistrzu, który uczył nas homiletyki, ksiądz profesor Józef Kołodziejczyk, z moich stron pochodził. On kiedyś, jak głosił kazanie, takie ostre, jak biskupi polscy przebaczyli biskupom niemieckim. I tutaj pamiętamy ten list taki biskupów polskich. Wybaczamy i prosimy też o wybaczenie. To komuniści chcieli go zamknąć, ale był jeden taki życzliwy z ich strony, przyszedł i bocznymi drzwiami go wyprowadził. Był po jego stronie i uratował go przed więzieniem. Ale co chcę powiedzieć? On później chorował na raka. I taki młody kleryk go odwiedzał i mówi, że rozmawia z tym Kołodziejczykiem i mówi: Marcin, ja teraz, kiedy bardzo cierpię, teraz dopiero głoszę. Czyli poprzez cierpienie, ten, który był wybitnym misjonarzem, naprawdę wybitnym, dał nam dobrą szkołę, taką kaznodziejską. On mówi, kiedy cierpię, teraz dopiero głoszę. Także, bo nieraz tak jest, mam takie doświadczenie, wiele rekolekcji wygłosiłem w świecie i tak, czasami człowiek nie był do końca zadowolony z tego, co powiedział. Później przychodzi ktoś po 30, po 50 latach, chce się wyspowiadać. Jakieś słowo, jakieś zdanie do niego dotarło. Chcę powiedzieć, że to jest działanie Ducha Świętego. I kiedyś taki też nasz wybitny misjonarz, ojciec Kordecki, bo był Kordecki ten obrońca Jasnej Góry, ale też mieliśmy takiego misjonarza, który spowiadał ludzi chorych w czasie powstania warszawskiego. Kiedyś ponoć bomba uderzyła jego w górę, wyrzuciło Michała Kordeckiego. Wspaniały misjonarz. I opowiadał, że kiedyś głosił misję. Nie był zadowolony z tego, mało ludzie na początku przychodzili, a misja to jest wielkie wydarzenie. Raz na 10 lat parafii się głosi. I później był dzień chorych. On odwiedzał chorych. Mówi, w pewnym domu była kobieta taka bardzo cierpiąca. I ona wiedziała, co dzieje się, jej z rodziny mówili. Ona mówi: ojcze misjonarzu, wiem, że ludzie jakoś tam słabo przychodzą, niech ojciec się nie martwi. Ja będę ofiarować swoje cierpienie, modlitwę za misję. Ten mówi, że to były wyjątkowe misje. Ta jedna osoba cierpiąca ofiarowała Bogu swoje cierpienie i modlitwę. Później ludzie zaczęli przychodzić, efekt był niesamowity. I on tak powiedział, zażartował. Mówi: ty durniu łysy, myślałeś o sobie, że ty pięknie będziesz mówił. A to działanie Ducha Świętego. To jest działanie Boga. A więc my musimy zawierzyć Duchowi Świętemu. On daje nam też łaskę głoszenia. I właśnie to jest Jego działanie, że to słowo nasze dociera do drugiego człowieka. Dziękuję bardzo za te wspaniałe świadectwa. No i powrócimy do tych tematów z pewnością w następnym odcinku. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękujemy Państwu. Zachęcam do tego, żeby śledzić nasz cykl. To jest Wywiad Rzeka z księdzem Ryszardem Halwą. Do zobaczenia.